Do wypadku doszło przed godziną 12 przy rondzie Starołęka. Tramwaj linii 12 jadący od strony Wildy wjechał w tył tramwaju numer 7 stojącego przed nim na przystanku. Ta siódemka stała wówczas na przystanku. W wyniku zderzenia został zakleszczony motorniczy, został już przez strażaków wycięty z kabiny. Straż pożarna wydostała motorniczego dwunastki, który przytomny i w ciężkim stanie został przetransportowany helikopterem do szpitala. Lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W tej chwili działania są prowadzone i uczestniczy w nich 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Poszkodowani trafili do szpitali na ulicy Szwajcarskiej, Lutyckiej oraz do Puszczykowa. Łącznie to ponad 30 osób. Trzech poszkodowanych zabrały śmigłowce. Wszystkim jest udzielana pomoc. Wszyscy zabrani również zostali do szpitali na terenie Poznania oraz powiatu poznańskiego. Do szpitala w Puszczykowie trafiło dwoje poszkodowanych w zderzeniu tramwajów. Są w stanie średnio ciężkim. Już wiadomo, że zostaną w szpitalu na dłużej. Do lecznicy przy Szwajcarskiej trafiły 4 osoby, jedna w ciężkim stanie. Byłem w SOR-ze 5 minut temu. Trwają gorące czynności medyczne. Przejazd w okolicach ronda Starołęka był utrudniony. Na miejscu ruchem kierowała policja oraz nadzór ruchu MPK. Staramy się tutaj w tym miejscu usprawnić ten ruch, aby można było jak najszybciej przejechać. Na miejscu niemal od razu pojawiły się służby MPK, policja, straż pożarna oraz prokurator. Na wnioski, co mogło być przyczyną wypadku, musimy jednak poczekać. Czekamy na oględziny, ocenę poszczególnych służb, tak? Wtedy będzie pierwsze wyjaśnienia, co mogło być przyczyną najechania jednego tramwaju na drugi. Przyczyny wypadku zbada również specjalna komisja MPK. Na czas prac na miejscu wypadku wyznaczono objazdy dla linii tramwajowych. Tutaj tak podzieliliśmy odcinek przy rondzie Rataje, przy rondzie Starołęckim, stosunkowo prosty, więc jesteśmy też naprawdę ze względu na przyszłość, na bezpieczeństwo pasażerów, które zawsze dla nas jest priorytetem, żywo zainteresowani, żeby to zostało po prostu wyjaśnione. To nie pierwszy taki wypadek w Poznaniu. 3 lata temu do podobnego zdarzenia doszło na ulicy Grunwaldzkiej. Tam również w kabinie został uwięziony motorniczy. 2 tramwaje zderzyły się także 8 lat temu na Polance oraz 10 lat temu na Małych Garbarach. Tomasz Wesołowski, Puls Dnia.